Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Black Myth Wukong. No i co, kontynuuję naszą przeprawę, tylko gdzie było to przejście, które mnie interesowało w poprzednim odcinku. O, ta roślineczka, dzwonek. Jap. Dobra, zobaczmy, tu jak zaskoczę. No to na 99% się zabije. Ale to nie jest to przejście. Perła? Perła. Nice! Nasionko! Super! Teraz perła też będzie w nieskończoność kierowała. O ty gnoju! Jak śmiesz? Dobra. A ty właśnie, bo bym zapomniał. Tak jak powiedziałem, nafarmiłem sobie tych rdzeni umysłu. I uwaga, poszedłem do tego tygrysa, żeby z nim zawalczyć. I udało się. Zaraz wam pokażę nagranie. I na tym nagraniu mniej więcej chyba to była trzecia albo czwarta próba. Ale ogólnie była to chyba próba 15. Ten boss nie jest wcale łatwy. Ale ogólnie było fajnie. Tak więc zapraszam do oglądania. No i widzimy się już po. Tak więc uwaga. Dostałem kolejne przeobrażenie, jak mogliście zauważyć.
Nie wiem, czy je mam teraz akurat. O, ale coś tu mały. A, to jest nasionko. No i w dzienniku mamy tak. Nadrobiłem wszystkie miejsca medytacji, jakie ominąłem. Okazuje się, że tutaj też ominąłem jedno, które jest, uwaga, za tą miejscówką, gdzie znalazłem tą pierwszą tabletkę po tym, jak wyszedłem z młynka. Macie to miejsce z tabletką i za tym miejscem jest schowane to miejsce medytacji. W granicy tego wiatru ominąłem... Teraz, żebym się nie pomylił. Ominąłem to, bo się okazało, że tam, gdzie walczyłem z dzikim kawałek dalej, była ta... Było miejsce medytacji. To było... No i to w Królestwie Sahali. To się, to jak macie te drugie, te miejsce, czy te kapliczkę przed tym szczurem, no to musicie po prostu cofnąć do tyłu i iść w prawo. No i tam mamy te miejsce medytacji. No i w postaciach pewnie się odblokuje ten, dokładnie, ten Tygryzin. Wiatr podsysa płomienie, młot uderza, miecze tańczą, ostrza kurz zamiatają, z żelazną wolą każdy swoją drogę odnajdzie. Między bezruchem a ruchem wielkość pozostaje. Okej. Okay. I to jest tu. Powiem wam, że podczas tego farmienia teraz potrzebuję tyle expa, że ledwo 3 punkty sobie wyfarmiłem. I zapakowałem je, uwaga, w jeden punkcik tutaj, w ukrytą potęgę. No i jeden punkcik tutaj w zimne ostrze. Czyli to, co daje mi właśnie przebudzenie od tego tygrysa. I chcę je naprawdę wypróbować, bo jestem ciekaw właśnie, jak to ten, jak to będzie wyglądało. O, to w ogóle widzę, może blokować ataki. No nieźle. No naprawdę chcę wytestować sobie te przemiany, tylko no teraz na to jest trochę za późno, no bo niestety, ale... O! Oż ty gnoju! No wstawaj typie i lej tego pierdolonego gargulca po pysku! Okej. Trochę szybko ta kapliczka. Kolejny pomniejszy ogłaj. Mistrz grzmiącego nosorożca. Zielone sosny śnieg trzymają, szmaragdowe płomienie blask strzegą. Za świętym wzgórzem wędrując wciąż, prawdziwa natura w umiarze tkwi wciąż. Okej. Powtórka, żeby był rym chyba specjalnie. Trudno. A i przy okazji, jak farmiłem, to coś stwierdziłem, że w sumie mogę sobie od razu ulepszyć też te napoje wszystkie, dlatego widzicie, mamy troszeczkę zapasu robaczka w winie. A napoje, no dość mocno są ulepszone, bo mam dalej tę tykwę Guanyin, ale w tej tykwie, tylko to nie wiem, czy mogę tu, czy muszę być przy ognisku. Ale chyba muszę być przy ognisku. A właśnie, też jak pokonałem tego tygrysa, no to dostałem trzecie miejsce na relikt. Tak więc mamy dalej Hufu, mamy szklany relikwiarz i mamy tę kulę Maitrey. Sprawdziłem, co ona daje i dosłownie trzeba wykonać ileś tam ciosów. Tak więc najlepiej jest sobie to nafarmić tym, wiecie, tym wirowaniem, żeby to się aktywowało. I to jest to dobre, jak chcemy zeskoczyć z jakiejś dużej wysokości, która mogłaby być dla nas śmiertelna. No bo my mamy wtedy dość... zajebistą windę jednostronną, no ale nie zginiemy od upadku. Także to jest bardzo na plus. Tutaj dostałem jakiś nowy ten, to był chyba to. Tak, proszek z innego ciała. Przez krótki czas po użyciu wykonane czynności nie podjąć użycie wytrzymałości. Jesteś umysłu, spojrzenie czyste jak u nieśmiertelnego i do tego żwawe i zwinne ciało. Losowo dostaję właśnie jakieś rzeczy od tego i o, jeszcze to. Po użyciu natychmiast przywraca całe zdrowie i usuwa wszystkie 4 plagi. To jest zajebista rzecz. Tylko właśnie, no, mogę mieć jedyną sztukę przy sobie, więc warto naprawdę uważać, kiedy się to łyknie. Ale nie, to serio, nie ma tutaj tego? Nie mam napój dodatki, no. Mam tutaj nefertową rosę, to jest maksymalny upgrade tego wina z kokoska. No i gorzałka, to jest upgrade do tej jagnięciny. Jak widzicie, łyk momentalny mniej przywraca zdrowia, ale
powoli regeneruje się duża ilość zdrowia normalnego. Tylko wiadomo, jaki jest minus, że gorzałkę to lepiej jest łyknąć, kiedy się chodzi i nie walczy, bo w trakcie walki trzeba mieć, jak już się to łyknie, to trzeba naprawdę uważać na uniki. No bo inaczej to po prostu jest bez sensu to mieć. Też w dodatku więcej nie mam. Tutaj też nic nowego. No i tutaj też nic nowego. Dobra. To idziemy dalej w takim razie. Wiem, że gdzieś są. Wiem, że w tej grze jest więcej takich. Jest zarówno więcej tykw jeszcze do znalezienia. Oraz jest więcej też ogólnie napojów, tak więc. To wie, może będę wam w stanie pokazać też inne takie fajne napoje na wyższych poziomach momentalnie, jak tylko je znajdę. Zobaczymy sobie właśnie, jaka będzie różnica. Dobra, nie duchy. Chcę zaklęcia stagować. To jest, tu wybierz zaklęcia. No i tutaj wybierzemy sobie właśnie chyba nowy przypływ, czyli naszego tygryska. Naprawdę intryguje mnie, jak właśnie będzie się walczyło z tygrysem. Dobra, to na razie pusto. Niestety nie idę dokładnie tam, gdzie chciałbym iść, no bo raczej nie w tę stronę jest ten gościu, na którego mam quest od lisicy. No ale zrobimy to później, ewentualnie. Leba i japa. Żałuję, że ten naskok z silnym ciosem momentalnie zużywa mi całą wytrzymałość, a nie tylko, znaczy wytrzymałość, całą koncentrację, nie tylko jeden punkt. Fajniejsze. Jeszcze trafiłem, nice. Tak idealnie w zasięgu tym stał. Dobra, i czego żeście pilnowali? Trochę złota. Aż tak mi to niepotrzebne. Bardziej proszę wolę, bo to jest już lepszy kniw. Jeśli chodzi o nagrodę za pokonanie wroga. Jakby tak, wiem, że złoto to jest też wola. Pamiętam o tym, no ale jakby to po prostu, wiem, 1000 woli, no to byłoby to lepsze. Tak od razu, nie, że to muszę jeszcze sprzedawać na przykład, nie? Ładnie. Dobra, many chyba nie mam jeszcze zużytej, ale wypnijmy sobie. Będzie wiemy zbiornika. Flaszka pełna, życie pełne, mana pełna, jedziemy dalej. Ja. Żyje? Żyje. Zamłócony na śmierć praktycznie. Dobra. Tu jest taka piczka, dobra. Czyli można powiedzieć, że zrobiłem już kółko. Jak widzicie, mam też krąg ognia, a nie unieruchomienie, bo widziałem, że jest tutaj gdzieś taki mini quest, żeby właśnie wykorzystać ten kręg. Krąg. Żeby kogoś ociepić, czy coś takiego. Dobra. Okej, na razie spokój, to mi się podoba. Metryt. Tak, tak, to był lotos. Okej. Zgolniemy sobie trochę. Od razu uzupełnimy. Pięknie. No idziemy dalej. Zanim pójdę na górę, zobaczmy, co się tutaj kryje. Może typiasz? Ja. O, orzesz ty! Ty tu skąd?
Kurde, brakuje mi zawsze w Souls-like'ach jakiejś broni, która miałaby lifesteala, nie? Ładnie. Jeden? O, dwa nawet! Golnimy dwukrotnie. Szkoda marnować uzupełnienie tykwy. Choć złapałem się na tym, że w którymś odcinku, no, uzupełniłem tę tykwę przed napiciem się z niej, no a to oczywiście znaczy wiadomo marnotrawstwo takiego. Okej, tam jest kapliczka. Dobra, czyli zrobiłem trochę kółeczko. Spoko. No to wracamy teraz tu i idziemy na górę. Zobaczymy, do kogo mnie to zaprowadzi. Czasami kto wie, może Anusz akurat ta ścieżka to jest właśnie ta ścieżka do tego... do tego ziombla, który jest celem questa dla tej lisicy. Who knows, who knows. O, coś nowego? A nie, to goryczka. Dobra. Wait, czekaj. A, to chyba jeszcze tutaj kawałek niżej było? Czy... Nie, to jest kapliczka. A nie, to było tutaj cały czas, dobra. Tutaj na końcu będzie to przejście. Tak? Czy to było jeszcze tutaj? To było tu, dobra. Czyli się niepotrzebnie cofałem przez tę kładkę. Jeszcze więcej goryczki. Fajnie. Cały czas liczę na to, że uda mi się w końcu z której większej ilości roślin zdobyć nasiona, nie? No ale niestety. Nie mam szczęścia póki co. Dobra, tutaj na razie spokój. Ciebie pękają. Aha! Aha, okej. Zrobiłem właśnie jedno wielkie, zrobiłem mniejsze kółko, żeby zrobić większe kółko, no, zajebiście. No dobra, no. Odkryłem kapliczkę, chociaż sobie nie wiem po co, bo nie wiem, czy coś tam jest, czy to jest tylko taki checkpoint dla mnie, że o, masz checkpointa, nie martw się, jak zginiesz, to tu będziesz tam musisz wracać z tym do tego, takiego, tej pierwszej kapliczki w tym miejscu. Nie wiem. Co jest w tym kierunku? No, poza tym pewnie więcej przeciwników. A, widziałem ci, gnoju! To, jestem widelcem. Kolejny kruk. Proszę, proszę. Dawno go nie widziałem. Oskubany. O, dobra, już widzę, że mam aktywny ten bonus. Ej, co jest? Ładnie! Fajnie, fajnie. Dawaj mi to. Proszę, proszę. Wreszcie zgarniamy ducha tego kruka, bo byłem też ciekaw, czy jego też się da zdobyć. O, a nie, przepraszam, to nie kruk, to wrona. No i co mi dajesz, wrono? Umiarkowanie zwiększa odporność na mróz. O telefonie. Przyjmij postać jasno widzącej wrony, rozprosz pole lodowego pyłu z kędzielnicy, by nałożyć kumulację plagi mrozu na siebie i wrogów. Okej. Okay. Nie, ale fajnie, fajne jest, że mogę na każdy model sobie obejrzeć po prostu.
takie coś. No wiadomo, jak najlepiej jest łyknąć ten proszek ocieplenia ciała, wtedy jesteśmy niewrażliwi właściwie na ten efekt. Spoko. A jeszcze o tym bym zapomniał, właśnie. Jak walczyłem z tym, nafarmiłem sobie też właśnie tych kolejno słowników, dlatego mam większość rzeczy na poza takimi specjalnymi, jak ta maska z ryjem, czy maska wilka, bo tego niestety ulepszać się nie da. Mam na właśnie epickim poziomie. Ale jak pokonałem tygrysa, dostałem przepisy na set wzmocniony żelazem. Było mnie stać niestety tylko i wyłącznie na nagolenniki i na ręce, bo to wymagało tej nici złotej. Więc potrzebuję jeszcze troszkę tej nici i będę mógł cały ten set nosić, a co jest zajebiste. Nie dość, że ten set ma fajnie jeszcze buffuje tą moją zdolność mocna jak głaz, to jeszcze jest o wiele lepszy niż te karwasze z owada czy na ramienniki longa. Choć nie powiem, jeśli będę musiał wybierać między tym a longiem, no to wiadomo, jak będą błyskawice, no to wrócę do longa. Nawet kosztem lepszych... W sumie też, co ja teraz gadam, nie, co ja gadam. Jak mam... Co mi po tym, że będę miał lepszą odporność na grom, czy tam grzmot, skoro mogę tak naprawdę... uniknąć w ogóle całkowicie obrażeń od grzmotu, tylko i wyłącznie poprzez... poprzez tego. Przez dobre użycie skamienienia. A jeszcze... znaczy sobie najlepiej to jest zużyć kilka razy to skamienienie, po czym łyknąć tykwę i dobrze wyczuć moment, żeby użyć go za free, bo wiadomo, jeśli użyję za free skamienienia, to i tak odzyskujemy. O kurde, aż 3 ogniki. Tego dawno nie było. Dobra. Dobra, to użyjmy tego. Tego. Tylko i wyłącznie po to, żeby to wykorzystać. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Okej, no nie przy użyciu mi to aż tyle mamy, no ale trudno. No ale widać, buffiki rosną. Znaczy, buffiki działają w kręgu. Że stety czy nie, no dotarłem do miejsca chyba końcowego na tej ścieżce, nie ma tu nic więcej. A szkoda, bo liczyłem, że będzie trochę więcej zwiedzania. Ale też nie powiem, liczę na jakiegoś kolejnego bossa, slash mini bossa. Bo to będzie, myślę, w miarę okej. Dobra. Tu już byłem, no ale zobaczmy, czy na pewno czegoś tu nie ominąłem. Bo raczej bez powodu ta ścieżka tutaj nie jest wsadzona. Tam byłem. Tu poszedłem. Ale nie, no bo tutaj idę do góry, robię kółko, potem idę tu, idę tam, no i finalnie kończę w punkcie wyjścia. Potok rozkoszy, nazywa się to miejsce. Wróćmy na początek lasu szczęśliwości. Okej. Okay. Co mi zostało jeszcze do zwiedzenia tak naprawdę? No w sumie to tylko iść na górę i tam szukać tej ścieżki, no bo... no nigdzie indziej się iść nie da. Bo stąd to coś zjechałem, więc no, nie o to chodzi. Czyli tak, mamy lisicę, no i mamy to przejście. I dobra, tam szedłem do szaby, na górę szedłem do tego. A na górę szedłem do tego ptaka. A to została ta ścieżka jeszcze. Zobaczmy, czy to jest ścieżka, którą powinienem teraz podążać. Czekaj, kolejny dzwonek. Możesz ty!
spokój. Proszę bardzo. Jeszcze więcej goryczki. Okej, mamy. Chciałem powiedzieć bramę Torii, ale nie, to nie jest brama Torii. Brama Torii wygląda kompletnie inaczej. O, kolejne. Kolejny ten. Kolejna kpiczka. Brakuje. Nasiono? Niestety nie. A szkoda. Czyli w tę stronę. Oferujemy kadzidło. Nie odpoczywamy jeszcze oczywiście. Bo nie ma po co. A wszystkiego praktycznie na full. Dobre. No już myślałem, że tego wyrzucił, nie, ale na szczęście... Na szczęście nie. No i poszedł. Mnich z podwójnym ostrzem. W czerwonym stroju z dwoma ostrzami w dłoni, ich czyste krawędzie tańczą, błyszczą w odważnej toni. W każdej z klink ukryta sztuka, tajemnica skryta. W połowie życia mądrość prawdziwa, ścieżka zrównoważona, odkryta. Okej, okay, coś jeszcze tutaj? A, coś jeszcze jest. Małpa cyrkowa, to ten sprzed chwili. Przez obręcze skaczą, robią salta, z bębnami i sztuczkami ich talent wzrasta, nikczemnie kroczą, z łatwością bez lęku, dobrych obciąża, duszę w smutku. Okej. Okay. Nie ma rymu na koniec, szkoda. Okej, okay, no i co? Znowu dwie ścieżki. Tutaj perła drzewa kolejna. Czy tam drzewna perła właściwie. Okej. Okay. Dobra, pójdźmy najpierw tędy. O, chodnik, fajnie. Dziękować. Dobra, znowu ten ziomek. Dobra, weź przestań gongować. No przecież... Mój jedyny zarzut do triggerowania tego poczwórnego strzału jest taki, że niestety, ale jak się już go na maksa naładuje, to nie da się tego przerwać. Jeśli to ktoś jest poza zasięgiem, no to lipa. Bo się niestety zmarnuje w całej... No. Dziwne, że tego odskakiwał co chwilę, no ale trudno. Proszę bardzo, kolejna perła, dwie sztuki nawet. Jeszcze lepiej. Losu jeszcze. A! Zaś to zaczynające. Żadne.
które jeszcze wybuchają po śmierci. Przecież... Ja nie wiem, czy mam jakiś progres, czy się kręcę w kółko aktualnie, to jest duży problem teraz. Że niby są ciągle wrogowie, ale to, że są wrogowie, nie znaczy, że ja robię jakiś progres tej lokacji. Ty, już myślałem, że za chwilę tutaj wróci, będziemy walczyć dalej, nie? To wyglądało. Zrzuć z siebie ten chłód, bo kurde, ruszasz się wolniej niż ślimak. Nie, dobra. Tutaj też kolejna taka mini ścieżka zamknięta, no to idziemy dalej. Wyżej. Zarazem. To jest właśnie pytanie. Czy ja za chwilę znowu nie zotoczę jakiegoś wielkiego kółka? No nie boję, byłoby to trochę... niepocieszne, no bo nie chcemy nagle zrobić jednego wielkiego kółka. Okej, dobra, kółko faktycznie zrobione. Ale czy to jest ta pierwsza? Tak, okej, dobra. Czyli teraz wróciłem na tą ścieżkę, gdzie bym walczył z tą żabą, ale że już ją pokonałem. Tam kawałek dalej, no to tam już iść nie muszę. Dobra, no to wracamy. Dobra, a tak dla testu, czy jak ja się ruszam w tej formie tego lisa, czy jestem szybszy? No, w teorii chyba tak. To pobiegajmy. Już coś fajnego jeszcze znajdę. Jakbym w sumie jako lis się przez nich tak przebił, no to bym się trochę zdziwił. Ej, no czemu się nie zmieniłem od razu? Może przewidywania ataków, ale niestety nie pykło. O, dzień dobry. No, z tym to już nowy nie macie. Co jest? Rzęszej tysiąclecia. Coś nowego. Oh boy. Dobra, jest brama. Dobra, tu mnie nie było, to już widzę po roślinkach. Rzęszej tysiąclecia, fajnie. No, wiedziałem, że któryś się okaże być tym. Zjebałem, chciałem zrobić tą kombinację rozmaitości. Zdjęć z takim wyskokiem. O! O! Stary gwaj rzęszenia!
Proszę, chciałem, zostaj mam. No ej. Co jest, co jest? O ty, jak Zajra! Ładnie. A, czekaj, on takie pułapki mi zostawia. Chyba? O nie! Jeszcze do pasu przyznał. Dobra, dawaj, dobry. O! O, nice, skierka. Dobra, jeszcze przeżyłem nasz. Gdzie to w ostatniej chwili się zmieniło? No. Nie, kurde! O, w ogóle płaszcz zdobyłem z rzeszenia. I nasz się rzeszenia, pięknie! Nie, ej, ale poszczek się wolno porusza w ogóle w tej formie. Masakra. To jest najwolniejsza forma jak na razie. Rozsypuje się po górskim szczycie. Bogata ziemia, rosa w rozkwicie. 7 uncji zwykłych, 8 rzadkich. Mała różnica, losy w układach. Okej, nie wiem o co chodzi z tym ostatnim zdaniem, no ale... Będzie. Co tu jest? Co my tu mamy? No! Stary! Tu, podnieś. Esencję nefrytu! Proszę, proszę! Na start mamy kolejny napój. To mi się bardzo podoba. Dobra, potrzebuję many? Nie potrzebuję. Ale warto było łyknąć. Dobra, może zanim to zbiorę, to zobaczmy, są tu jeszcze jakieś takie... A, patrzcie, są. Dobra. To oczywiście najpierw wykorzystamy sobie to. Walczymy, jak żyje więcej tyk, no to wtedy po prostu otwieram od razu uzupełnienie. Ten. To jest zwykły. No i dobra, to tyle. Jedna tykwa, ale... Zawsze ta jedna. A tak, jest animacja, to nie mogę wejść do menu. Stary Gwaj Rzęszenia. I zobaczmy, dostaliśmy od niego płaszczek, o dziwo od razu fioletowy. Odporność na mróz 8 punktów w górę. O ile spada obrona? Ze względu na tego, co mam teraz? To jest to? Tak. 3. 5 punktów. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa maksymalną wytrzymałość. Okej, okay. Skoro i tak nie mam kompletnego setu, no to mogę to wziąć. Czemu nie? Skąpany w winie, pod sosnami spoczywam, w beztrosce pragnienia dóbr nie odczuwam. Cierpienia świata, sukcesy i spory nie mają znaczenia tej życia pory. Okej. Okay. No i ten duch jeszcze. Stary Gwaj Rzęszenia. Przyjrzyj postać starego Gwaj Rzęszenia, zapuść korzenie, by przywołać co najmniej jedną Jinsengondko, które zaatakuje wroga. Umiarkowanie zwiększa maksymalne zdrowie przyzwanych sługusów. Też fajne. Tytaniego atak pewnie, takie... Przygwożdżenie się... Ta, dokładnie. Tylko jaki jest minus, że niestety mogę oberwać podczas tego i co za tym idzie? Mogę też samemu, mogą mi to przerwać, co w tym idzie. Co za tym idzie. Esencja nefrytu. Każdy łyk przywraca 36% maksymalnego zdrowia i umiarkowaną ilość many. Poczekajcie, aż ukradnę jeszcze kilka tykw. Każdy dostanie po pół kubka i będziemy żyć wiecznie. Okej. Okay. Czekaj, czy da się to ulepszyć?
tutaj te nasiona rzęszenia tysiąclecia. Te 55 maksymalnego zdrowia, tutaj 36 i umiarkowane już mamy. Szczerze, jestem za tym, aby jednak w to pójść. I jeszcze do tego jakby wpakować tą tom. Jakby w to jeszcze wpakować... tę łezkę. To jeszcze więcej many będę odzyskiwał. Tylko wiadomo, mana wtedy z tą łezką tylko i wyłącznie, kiedy będę mieć więcej tego. Kiedy będę mieć full HP. No ale wydaje mi się, że czasami warto będzie łyknąć tykwę tylko po to, żeby sobie manę uzupełnić. Okej, okay, kapliczka i to jest... która kapliczka? Wieże karne. Okej, okay, czy to jest aż przed chwili. No ale dobra. No to na razie to ogarnięte. Wróćmy sobie do wioski. Zdeponujmy te nasiona. Oddajmy też zbierzmy sobie rzeczy i zdeponujmy nasiona. No i zakończymy tak odcinek. To myślę, będzie fajna akcja. Nawet sporo zrobiłem w tym odcinku, choć no niestety nie do końca to, co chciałem, aby się stało. Czyli nie dotarłem do tego miejsca, gdzie jest ten ziomek od tej lisicy, no ale mówi się trudno, żyje się dalej. Mine eyes doth see the dell from the confine. This is what my ceaseless toil finally yields. Many are bent on seeking shortcuts, hence pillmaking came to be. Cheers! Tykwy nie ulepszę, nie mam tłumacza. Nawet jednego, żeby sobie rozmnożyć. Niestety. Aj, patrzcie, nie mogę. Czyli ten napój to już jest maksimum, jaki może w nim być. Dobra. Łezka żółwia. No, obok możemy dać tę miedzianą pigułkę. Czemu nie? Dobra, a takie pytanie, czy te napoje jakby się niwelują względem siebie? Nie, okej, okay, dobra. Czyli mogę to wymieniać, jak tylko będę chciał. Spoko. Dobra, coś nowego do kupienia? Niestety nic. No, szkoda. Więc za tą moją całą latajkę to pewnie już się wszystkie te nasiona wyhodowały do maksimum. With no... From seed to sprout to fruit to harvest, patience is the path to follow. Ah, rest assured, this old log knows his trade. As they say, fine soil yields fine sprouts, and fine sprouts bear fine fruits. Ej, ja miałem już stary górski rzęszeń? Chyba nie znalazłem tych nasion. Czyli patrzcie, mam nasiona perły drzewa, dały mi perełkę, ale nasiona rzęszenia tysiąclecia dały mi od razu dwa typy rzęszenia. Bueno. No harvest. Leaving so soon. Do visit from time to time. Zamierzam, spokojnie. Tutaj w ogóle sprawdziłem poza nagraniem, mogę dalej wyzwać tego tygrysa na pojedynek. Myślałem, że jakieś upgrade'y będą potem do tej jego przemiany. Niestety nie. Mogę go wyzwać po prostu tak o. Dobra, broń sobie nie wiem, po co w broń wszedłem. Dobra, co ja to potrzebowałem? W ogóle tu potrzebuję jeszcze jakiś róg zasłony zmierzchu. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to znaleźć, nie? Ale warto będzie, myślę, w to pójść. No, patrzcie, jak zajebiście w ogóle to wygląda, a jeszcze bardziej, jak zajebiście podbija mi to obronę. No plus ta część zestawu, nie? Do tego potrzebuję tylko wyśmienitej złotej nici, dwóch sztuk. Nie chciałem tego rozmnażać, no bo niestety tej nici jeszcze nie znalazłem, poza tymi dwoma sztukami, które właśnie nie tyle znalazłem, co dostałem na koniec drugiego chaptera. Więc wolałem to sobie po prostu na razie odpuścić. I tak to jest. A jeszcze patrzę, ja to... mogę dalej pchać w górę. Tylko potrzebuję tej nici i niebiańskiej wstęgi. Czyli też pancerze mają swoje mityczne wersje. No to już jestem ciekawy, jaka będzie maksymalna obrona najlepszego zestawu w grze. Że no niestety aktualnie takiego zestawu nie posiadam. Dobra, ma cały czas tylko to samo do kupowania. Jak już jestem, to mogę sprzedać to złoto. Wola i tak się nie...
Zużywa. If you need sharper blades, seek me here. No i dobra. Ode mnie to w takim razie będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong, w którym może usprogresujemy trochę bardziej naszą, czy ten cały las, górę, czy po czym my tam w sumie chodzimy. Ode mnie póki to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!